Witam Państwa serdecznie. Moim i Państwa gościem jest Natalia Gołębiowska, lekarz-dentysta, która prowadzi własną praktykę stomatologiczną. Witam Cię, Natalio. Witam serdecznie Ciebie, Bogusiu, i wszystkich oglądających naszą rozmowę dzisiejszą. Witam serdecznie. Na początku zapytam, dlaczego wybrałaś zawód dentysty, a nie ginekologa? No właśnie tutaj bardzo trafne pytanie, ponieważ jak byłam w liceum, to rzeczywiście moim marzeniem była medycyna. No i tutaj właśnie chciałam być ginekologiem, taką specjalizację chciałam wybrać. Uczyłam się w klasie o profilu biologiczno-chemicznym, no bo to jakby miało finalnie tutaj spowodować to, że miałam złożyć dokumenty na tą medycynę. No jednak rzeczywiście ta droga okazała się troszeczkę bardziej zawiła, dlatego że wynik z tej matury był taki, że ostatecznie zdecydowałam, że nie złożyłam tych dokumentów na tą medycynę, ponieważ sama oceniłam, że te szanse no nie będą jednak na tyle wystarczające, żeby mieć szansę się dostać. No i złożyłam dokumenty na chemię, ponieważ to był mój ulubiony przedmiot tak naprawdę i w szkole średniej, i jeszcze w gimnazjum. No i dostałam się na tą chemię. 2 lata spędziłam na tej chemii i zasadniczo po pierwszym roku złożyłam jeszcze raz dokumenty na medycynę, ale nie dostałam się wtedy jeszcze też. No i na drugim roku jakoś tak powstał pomysł, może spróbować na tą stomatologię, ale nie umiem dzisiaj powiedzieć akurat dlaczego. No i po tym drugim roku udało mi się dostać. Jeszcze raz wtedy podwyższałam wynik z tej matury, bo taka była droga na to, żeby ten wynik podwyższyć. No i udało się. W sumie za pierwszym razem na tą stomatologię. No wtedy było to dla mnie takie zupełnie, no, nie bardzo widziałam za bardzo siebie w tym, no ale właściwie jeszcze był taki pomysł, może, że na tym pierwszym roku może się przeniosę na tą medycynę, ale nie. Studia były na tyle absorbujące i na tyle wymagające dla mnie, że miałam co robić, żeby się na tym pierwszym roku utrzymać. No i zostałam. A dzisiaj, szczerze mówiąc, no nie wyobrażam sobie wykonywać innego zawodu. A jak pójdziesz na spotkanie towarzyskie i ludzie dowiedzą się, że jesteś dentystką, jak reagują? To znaczy, to jest tak rzeczywiście, że no, zaraz rodzą się pytania o różne tam konsultacje i kwestie związane z uzębieniem i jakimiś tam problemami, ale to wśród takich znajomych, którzy wiedzą, że jestem stomatologiem, no to oni rzeczywiście jak mnie widzą, to a słuchaj, bo muszę tam przyjść, bo coś tam, coś tam. Natomiast jeżeli jestem w towarzystwie osób, które w ogóle mnie nie znają, no to jakby nie uzewnętrzniam się tak od razu, tak? No ale w trakcie czasami rozmowy gdzieś tam wynika i rzeczywiście, no, no wówczas jakby te pytania o te konsultacje gdzieś tam się pojawiają, no ale no czasami nawet sobie tak żartuję wśród takich znajomych gdzieś tam z naszego kręgu, że dziś nie znam się na stomatologii. Dziś jestem zupełnie tutaj w innej roli i na stomatologii się nie znam, ale oczywiście to tylko żart. A możesz powiedzieć, czy można nie bać się dentysty? No uważam, że tak, że jak najbardziej to możliwe. Dzisiaj już chyba ten strach jest taki coraz mniejszy, dlatego że no, stomatologia oferuje generalnie już teraz coraz nowsze metody, takie, które zwalczają ten strach nawet dla osób, które gdzieś mają bardzo mocno ugruntowaną tą dentofobię. Natomiast wydaje mi się, Z że czego to wynika? oprócz... Wydaje mi się, że to raczej jest taki przekazów historii rodzinnych trochę, bo tak głębiej wchodząc tutaj w rozmowę zawsze z pacjentem, ostatecznie to wychodzi, tak, że ktoś tam opowiadał jakąś tam historię i coś tam się działo, no i jak gdyby przekazujemy ten strach tak, no czasami jakby niepotrzebnie, tak, ktoś nawet nie ma złych doświadczeń, a mimo wszystko gdzieś tam ma przekazany ten strach i gdzieś tam no, on gdzieś tam uzewnętrznia, tak? A najczęściej jest tak, że jak taka osoba przychodzi, siada na fotel i ta wizyta się gdzieś tam odbywa, no to czasami słyszę, że a, no w sumie to nie wiem, dlaczego tak mocno gdzieś tam denerwowałem. Ostatecznie przecież chyba nie jest tak źle, nie? A masz wrażenie, że jesteś jak negocjator policyjny, który rozmawia z wystraszonym pacjentem?
Myślę, że w moim zawodzie aż tak źle nie jest, dlatego że wydaje mi się, że negocjator policyjny jednak ma przed sobą zupełnie nieprzewidywalną osobę, nie? Natomiast pacjent, który siada gdzieś tam już u mnie na tym fotelu, no wie po co przyszedł, nie? Pomimo tego, że się gdzieś tam boi i tak dalej, no to w przypadku na przykład dorosłych osób, czasami mówią, nie? Że wchodzą do gabinetu i mówią, że no trochę się boją. Czasami widzę po reakcji, że się troszkę obawiają, ale nie mówią tego. Natomiast ta negocjacja często w przypadku dzieci ma miejsce, znaczy często, jeżeli już, tak, muszę negocjować, to najczęściej są to dzieci, które z różnych powodów tej buzi otworzyć nie chcą, no i jak gdyby tutaj wtedy musimy sobie dać czas na taką rozmowę, a dlaczego i tak dalej. Ale jeżeli ten, jakby ten brak współpracy początkowej wynika ze strachu, to one bardzo fajnie się jakby otwierają w trakcie tej rozmowy i najczęściej ta wizyta przebiega dobrze, myślę. A jest osobny rozdział w życiu stomatologa i ten rozdział nazywa się dzieci. Niby niezapisana karta, bo jesteś pierwszym lekarzem, który wita i zaprasza do siebie, do gabinetu. Czasami są to mali panikarze. Jak sobie radzisz? No właśnie najważniejsze z mojego doświadczenia to jest ta rozmowa, otwartość, bo to, czego się boją pacjenci, to jest jak gdyby ten strach przed samą wizytą, ale też ten stres związany z samym kontaktem takim interpersonalnym. I w momencie, kiedy spotykają się z, jak ja to mówię, lekarzem gadułą, bo ja jestem generalnie gadułą, staram się rozładować w ten sposób ten stres, zmniejszyć dystans, tak żeby też pacjent nie bał się zapytać, tak? To jest jego prawo do tego, żeby pytał o swoją sytuację, o swój stan zdrowia, jeżeli chodzi tutaj o aspekty stomatologiczne. No i też mali pacjenci, bo bardzo często rozmawiam z dziećmi, bardzo lubię zresztą te rozmowy i bardzo lubię, jak widzę, że wizyta wcześniej, pacjent był zestresowany, gdzieś tam bał się, natomiast na następnej wizycie już jest troszeczkę oswojony, już gdzieś tam bardziej chętniej siada i nie ma tego strachu. Także to jest dla mnie osobiście taka ogromna. No sukces taki, nie? Że tutaj gdzieś udaje się ten kontakt nawiązać i jest dobrze. A kiedy pierwszy raz z dzieckiem przyjść do dentysty? Zawsze mówię pacjentom, w sensie rodzicom, że najlepszy czas to jest 3 lata. Dlaczego te 3 lata? Dlatego, że te umiejętności społeczne dziecka wtedy są na tyle już rozwinięte, że dziecko nie boi się. W przypadku młodszych dzieci rzadko to się udaje, dlatego że dziecko się po prostu boi, nie? I że to, że właśnie to przedszkole powinno gdzieś tam mieć miejsce od tego 3. roku życia, no to jest właśnie z tym związane, że jakby to dziecko wtedy jest takie bardziej społeczne. A do tego czasu zawsze mówię rodzicom, że dbanie o higienę ich dzieci jest kluczowe, najważniejsze. Po ich stronie jest to, żeby dbali o higienę swoich dzieci, żeby uczyli ich tych prawidłowych nawyków mycia, żeby sami pokazywali, że oni też to robią, ponieważ dzieci uczą się przez naśladowanie. I najczęściej to jest taka rozmowa przy okazji wizyty rodzica w gabinecie, że na przykład oni często pytają, że a, mam dziecko, ma 2 lata, chce się przyjść. I wtedy mówię to, co przed chwilą, że właśnie najczęściej to nie wyjdzie jeszcze taka wizyta. I że te 3 lata to jest taki naprawdę dobry czas, żeby już dziecko oswajało się z gabinetem stomatologicznym, z lekarzem, z tym, co tam się dzieje i tak dalej. A jak zaprogramować pozytywnie dziecko, żeby się nie bało? No właśnie tutaj, w tym przypadku, to jest już ogromna rola rodziców, żeby właśnie nie opowiadać tych historii takich różnych, żeby dziecko jakby przyszło, ale z pozytywnym nastawieniem. I wówczas ono się nie boi, no bo właściwie czego ma się bać, tak? Jest pierwszy raz w tym miejscu i jeżeli widzę, że mam tak bardzo pozytywnie przygotowanego małego pacjenta, no to po mojej stronie jest tylko, powiedzmy, tego nie zepsuć, tak? Czyli jak gdyby przedłużyć to, co już przygotowali rodzice. No, najczęściej te dzieci bardzo pozytywnie podchodzą do wizyt, jeżeli są
te wizyty regularne, tak? To jak gdyby nawet jeżeli cokolwiek mamy do zrobienia, to są bardzo szybkie wizyty, a w przypadku dzieci to jest dosyć istotne. No i wtedy jak gdyby jesteśmy w stanie na tyle ubrać to wszystko, co się dzieje, w fajną historię, że dziecko nawet się nie zorientuje, że coś tam było robione i to już bardziej wychodzi wtedy bardzo fajnie. Gorzej, jeżeli no, trafia już dziecko z jakimś problemem, jeszcze do tego się boi, no to rzeczywiście stanowi to jakieś wyzwanie, ale no, wówczas no, jak gdyby tutaj sama technologia w stomatologii już też oferuje pewne rozwiązania, które no, pozwalają rozwiązać taki problem. A jak zjednuje sobie ludzi w gabinecie? Myślę, że taki jakby pozytywny odbiór tutaj mnie jako stomatologa wynika właśnie z tego skracania dystansu. Ja nie lubię bardzo takiej sytuacji, kiedy jak gdyby pacjent czuje się zestresowany, tak? I jakby za każdym razem, jak wchodzi do gabinetu, mówię o nowej osobie, bo te, które już gdzieś tam ze mną znają, no to wiedzą, jak to wygląda, to najpierw jest rozmowa. Nigdy nie przechodzę od razu do jakby działania, no bo ja chcę poznać tą osobę, dowiedzieć się, co jest powodem, że przyszła do mnie, że potrzebuje pomocy, jakiegoś działania stomatologicznego. I to jest ten pierwszy moment, w którym jak gdyby rozładowujemy ewentualny stres, jakąś bojaźń przed samą tą wizytą. I myślę, że to działa dość dobrze i kwestia oczywiście, to jest najważniejsze dla pacjentów, tak w mojej ocenie oczywiście, to na pewno, bo tak najczęściej to oceniamy, tak, że było miło i nie bolało. No i to myślę, że jest klucz jakby do tego, a plus jeszcze jakby ta rozmowa, otwartość, oczywiście z dwóch stron, tak, no bo to jest jednak interakcja interpersonalna mimo wszystko, pomimo tego, że jak pacjent otworzy tą buzię, no to niewiele może mówić. No to jednak to jest najważniejsze, uważam. A przejdźmy do zdrowych zębów. Co zrobić, żeby mieć zdrowe zęby? No w sumie recepta jest dość prosta, no bo na pewno myć. Takie minimum to jest 2 razy dziennie, można częściej. Ale 2 razy rano i wieczorem jest tak, wydaje mi się, optymalnie. Na pewno regularne wizyty w gabinecie stomatologicznym, bo to, że nie bolą zęby, nie oznacza, że nie wymagają działań jakichś leczniczych. No i myślę, że dość prosta recepta, prawda? A zapytam cię, czy wszyscy mają jeden kolor zębów? Bo zdarza się, że niektóre osoby genetycznie mają żółte zęby i nie da się ich wybielić. To znaczy tak, jeżeli chodzi o ten kolor, to oczywiście nie mamy wszyscy takiego samego koloru zębów. Paleta kolorów jest dość szeroka. Te żółte zęby tak naprawdę wbrew pozorom, pomimo tego, że nie podobają się za bardzo pacjentom, bo wszyscy chcielibyśmy mieć białe, to są tak naprawdę dobrze zmineralizowane zęby, mocne, które są raczej dość odporne tutaj na próchnicę, dlatego że ten żółty kolor zębów wynika z tego, że szkliwo, które jest bardzo dobrze zmineralizowane, jest przezroczyste. I jeżeli ono pokrywa tą warstwę zębiny i jest zupełnie przezroczyste, to prześwieca żółta zębina. Ale to oznacza, że mamy bardzo dobrej jakości szkliwo genetycznie. Co jak gdyby no, jest tutaj, skutkuje tym, że no, jest to żółty kolor, ale czy tam bardziej żółtawy, nazwijmy to, ale to są mocne zęby i warto takie mieć. No, ale tutaj kwestia oczywiście, że wszyscy chcieliby mieć białe, no jest tutaj pewnego rodzaju taka potrzeba, ale znowu dobrze zmineralizowane szkliwo też dobrze się wybiela. Także tutaj. Co do tego wybielania, oczywiście jest coś takiego jak to, że szkliwo jest mniej podatne na wybielanie, ale akurat te żółte zęby dość dobrze się wybielają. Natomiast większy problem jest w przypadku pewnych defektów szkliwa, szkliwa plamkowego i różnych innych rzeczy, które niestety są przeciwwskazaniem tutaj do wybielania, bo samo wybielanie jako tako jeszcze uzewnętrznia bardziej te defekty.
bo wybiela tą część szkliwa, która temu się poddaje, natomiast ta, która gdzieś do końca nie jest taka zupełnie idealna i równa w strukturze, no to niestety uzewnętrznia się to i można potem jakby tutaj doznać szoku, że to wybielanie nie jest takie, jak oczekujemy, tylko wręcz gdzieś tam wcześniej nie było tych plamek, a teraz gdzieś tam się pojawiły, więc jak gdyby tutaj też musi być kwalifikacja lekarska, nie, do tego wybielania, tak. Raczej przestrzegam zawsze moich pacjentów przed takim samodzielnym wybielaniem, żeby po prostu sobie krzywdy nie zrobić. Oglądałaś na pewno kiedyś gwiazdy na czerwonym dywanie, jak się uśmiechają, jakie mają zęby świecące. No tak, tylko że to najczęściej nie są mi własne zęby, tylko już zęby po pewnych działaniach protetycznych. Rzeczywiście protetycy niesamowicie zdolni i tak dalej, bo to są piękne zęby. Natomiast idealnie zdrowe, idealnie równe, piękne zęby najczęściej nie są naszymi naturalnymi zębami, więc tutaj, no ja to widzę jako stomatolog, kiedy te zęby nie są zębami pacjenta. Natomiast no, myślę, że no, jak gdyby ich zawód wymaga tego, prawda, żeby ten uśmiech był przepiękny i z daleka widoczny. Dlatego takie białe i równe pewnie są. A czy pasty wybielające są skuteczne? Tak, na pewno tak, tylko też nie należy z tym przesadzać, tak? Bo ponieważ pasty wybielające mają w swoim składzie takie cząstki abrazyjne, czyli ścierne. No i tutaj no, ostrożnie trzeba z tym. Najlepiej też według zaleceń higienistki czy stomatologa stosować niezbyt często i w konkretnie określonych sytuacjach. A czytam na Twojej stronie, że Twój zawód to pasja. Najlepsze, jakie mogło Ci się w życiu przytrafić. Możesz powiedzieć coś o tym więcej? Znaczy, tutaj myślę, że chodzi bardziej, znaczy napisałam ten tekst, dlatego że rzeczywiście tak jest, ponieważ lubię swój zawód. Czuję się w nim bardzo dobrze, ponieważ robię to, co lubię. Mogę się w nim rozwijać właściwie wedle moich upodobań. Daje mi to ogromne możliwości, ale takiego indywidualnego rozwoju. Nikt mi niczego nie narzuca. I to jest no coś, co bardzo, bardzo sobie cenię w tym zawodzie. No ale nie jest też tak różowo, tak, nie jest to też taki zupełnie prosty zawód. Jest trudny, obciążający, ale bardzo, bardzo lubię. Tak, nawet nie wyobrażam sobie, żebym dzisiaj mogła wykonywać coś innego w swoim życiu. A są dentyści, którzy idą techniką krok po kroku, informując swoich pacjentów, co się dzieje. Czy to jest dobra metoda zwalczania lęku? Ja myślę, że tak, że jak najbardziej. Każda metoda, która służy pacjentowi, żeby zmniejszyć jego lęk i strach przed samą wizytą, czy w ogóle gabinetem stomatologicznym, jest dobra. Niektórzy lubią tą metodę, mówię o pacjentach, bo to jest najważniejsze, tak? Nie mój sposób działania, tylko to, co jakby odpowiada pacjentowi, tak? Jeżeli lubi i chce wiedzieć, że teraz będzie znieczulony, od tego znieczulenia zaczniemy, a potem będzie się działo to i to, to oczywiście jak najbardziej. Ja zresztą staram się też mówić, co będę robiła, ale czasami słyszę od pacjenta, że nie, niech pani mi nie mówi. Ja już tutaj siadam, ważne, żeby mnie nie bolało i proszę robić, co trzeba. No to wtedy nie gadam, nie? Ale jeżeli pacjent lubi, i chce wiedzieć, co się dzieje bezpośrednio na fotelu, no to mówię, nie? Że teraz robię to, potem tamto i niektórym to rzeczywiście pozwala jak gdyby tutaj zupełnie ten stres zniwelować, no bo on wie. Ale to jest indywidualna bardzo cecha, tak? Niektórzy lubią, a niektórzy nie. Jeżeli nie lubi słuchać tego, co robię, jak jest na fotelu, no to wtedy streszczam to, co się działo, tak, żeby pacjent wiedział, co na tej wizycie się działo, dlatego że moją taką nadrzędną rzeczą, którą ja chcę uzyskać po wizycie, to żeby mój pacjent wiedział, co w jego buzi się działo, ponieważ jest to jego prawo, tak? No chyba, że nie. Tak jest rzadko. No to też musisz być dobrym psychologiem. No właśnie tak uważam, że w tym zawodzie zasadniczo to jest niezmienne, chociaż tak naprawdę na studiach gdzieś tam bardzo mało tej psychologii było.
Natomiast to, co gdyby ja sobie przez te lata pracy wypracowałam sama, to jest na podstawie doświadczeń, tak? Tutaj z pracy z pacjentem. No i jakoś to działa, że dobrze i że no to nie może się tak odbywać, że nic nie rozmawiamy, tak? No, to po prostu no jakby nie zadziała, tak? W wszystkich dziedzinach, w których spotykamy się z człowiekiem, no ta rozmowa jest potrzebna. Jeżeli udaje się ten kontakt złapać dobry, tak żeby dwie strony czuły się komfortowo, tak? Oczywiście moją rolą jest to, żeby stworzyć tak, żeby to pacjent czuł się komfortowo, tak? Ale to też działa w drugą stronę, że jeżeli widzę, że ten odzew jest dobry, no to ja też czuję się dobrze, tak? Więc wtedy jest nam tutaj dobrze jak gdyby w dwie strony, bo to o to chodzi tak naprawdę. Ja pamiętam, kiedyś nie było takich dentystów, którzy tak uspokajali jak dzisiaj. Myślę, że jakby samo podejście do tego zawodu no też się zmienia, nie? Że też tutaj no ja myślę, że największą rolą jest tutaj no właśnie ten spokój, ten płynność ruchu, uśmiech, to żeby jak najbardziej w ramach kompetencji miękkich niwelować stres pacjentów. I to jest moja rola, nie? Jako stomatologa, bo to pacjent przychodzi do mnie, więc to ja muszę stworzyć, tak uważam, dobrą atmosferę w gabinecie, żeby mój pacjent czuł się komfortowo i chciał do mnie wrócić. U ciebie w gabinecie leczy się bezbólowo. Brak znieczulenia jest wyraźnym życzeniem pacjenta. Nawet tak się śmieję do moich pacjentów, że trzeba krzyczeć od drzwi, że bez znieczulenia, ponieważ jestem doktorem znieczulonko. Uważam, że znieczulenie jest tutaj nadrzędnym prawem pacjenta i jak gdyby ja nawet sama się troszeczkę zawsze stresuję, jeżeli pacjent nie chce tego znieczulenia, bo wiem, że nie chcę mu sprawiać bólu. Chcę, żeby to, co się dzieje, było jak najbardziej komfortowe, a wiadomo, że jeżeli tego znieczulenia nie ma, no to nie ma szans, żeby nie było żadnego odczucia, tak, tego, co ja w buzi robię. Ale jeżeli pacjent ma takie życzenia, no to oczywiście ja muszę temu sprostać i nie podać wtedy tego znieczulenia. Jak radzisz sobie z pacjentem lękowym, który ma odruch wymiotny ze strachu? Znaczy, tutaj z odruchem wymiotnym bywa różnie, w tym sensie, że jeżeli rzeczywiście ten odruch wymiotny wynika ze strachu, bo niektórzy tak reagują, no to jak gdyby stopniowo musimy tutaj podejść do sprawy, tak? No nie zawsze udaje się wszystko zrobić, czy cokolwiek zrobić na tej wizycie. Nie robię nic na siłę, no chyba, że sytuacja jest rzeczywiście taka, że trzeba gdzieś tam zadziałać, ale najczęściej da się to jakby zestopniować, tak żeby ten lęk pacjenta zmniejszyć. Natomiast jeżeli odruch wymiotny wynika po prostu z takiego działania że w ogóle cokolwiek dzieje się w buzi pacjenta i ten odruch się dzieje, bo niektórzy mają aż tak mocny odruch, że nawet sami jak szczotkują zęby, to gdzieś to się pojawia, no to wówczas to już jest wskazanie do takiego znieczulenia albo dożylnego, albo leczenia z gazem. I to już są takie sytuacje, których nie przeskoczymy, tak? Ja też mam takich pacjentów, ale wówczas no, tutaj najczęściej radzimy sobie z znieczuleniem dożylnym, jest wtedy anestezjolog i w ten sposób jak gdyby jesteśmy w stanie tutaj te działania lecznicze podjąć, tak? No bo jeżeli ktoś ma duży odruch wymiotny, no to nie ma szans. Siódemki nie jesteśmy w stanie wyleczyć, ani niczego innego tam z tyłu zrobić, dlatego że no, to pacjent, jakkolwiek bym go nie uspokajała i z nim nie rozmawiała, to są rzeczy, których jak gdyby on nie zapanuje nad nimi, tak? Bo to są te odruchy prymarne, które po prostu się dzieją i tyle. A co byś chciała na koniec dodać? Żeby nie bać się wizyt stomatologicznych, że nie trzeba. I że stomatologia dzisiaj bardzo, bardzo przyjazna i myślę, że można też przyjaznego stomatologa na swojej drodze spotkać. Dziękuję Ci, Natalio, że chciałaś wystąpić na moim kanale i pozdrawiam. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.